Was bardzo serdecznie, ja jestem Maro Kobragia, a Wy oglądacie drugi i zarazem ostatni taki rozgrzewający materiał przed Dark Souls Remaster. Tak jest, ta gra właśnie Dark Souls Remaster, którą będę miał premierę uczcić właśnie na kanale już za 16 dni, 25 marca 2018, maja 2018 roku, czyli już za 16 dni, jak już może wspominałem. W pierwszym materiale rozgrywającym stoczyliśmy typową walkę z Sir Artoriasem, podobno jednym z najlepszych, jednym z najlepszych rycerzy Lorda Gwyna. Ale kim jest Lord Gwyn, nie będę wam wdrażał w fabułę gry, bo na to przyjdzie ten czas już niedługo w czasie ogrywania Dark Souls Remaster. Tak czy siak, jeżeli ktoś jednak może jest zaciekawiony fabułą, lorem gry, zapraszam na kanał Grzecha40, świetnie opowiada właśnie, gra właśnie w tą grę na podstawce, tak samo jak wy teraz na podstawce, na tej nieodświeżonej wersji oglądacie te materiały rozgrzewające. Także on też nagrywa swoją właśnie serię z Dark Soulsa, świetnie opowiada fabułę, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie ową grą, zapraszam na Grzecha40, do Grzecha40 na kanał. No cóż, w poprzednim odcinku stoczyliśmy walkę z Sir Artoriasem, jednym bodajże z dla niektórych z najcięższym bossem. Dzisiaj stoczymy walkę z wielkim czarnym smokiem, nie wiem, Taramisem, nie wiem jak go się nazywał. Jeden z najsilniejszych żyjących smoków, taki był chyba opis. Haramis, nie wiem, tam będzie jakiś napis, jak będzie pasek jego życia, to sobie przeczytamy jak go się nazywa. No i nic, stoczymy sobie właśnie taką rozgrzewającą walkę. Tam już jest, widzicie, wielkie pole bitwy, gdzie będziemy właśnie starczyć walkę z tym wielkim smokiem Halamet, coś w tym stylu, tak się chyba nazywa. Widzicie, jestem w zbroi Artoriasa, ulepszyłem sobie ją na maksa, bo jak pokonacie właśnie Artoriasa, to możecie kupić właśnie jego zbroję u sprzedawcy z Zeny. Ulepszona jest, widzicie, na maksa, plus 5 i plus 5. Czemu ją wybrałem? Bo ma, z tego co wiem, jedną z bardzo dobrych statystyk obronnych przeciwko ogniu. Myślę, że ten smok będzie używał ognia. Nie jestem tego pewny, ale szykuję się właśnie na to. Jak nie, to najwyżej będę zmieniał strategię, zmieniał strój. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak samo używam też tarczy czarnego rycerza, która jest też jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o obronę na ogień. Zwróćcie uwagę, redukcja obrażeń w procentach od ognia 45%. Bardzo dobra tarcza. Powiem wam, że chyba jedna z takich najlepszych, jeżeli chodzi o ogień. I oczywiście używam też wielkiego toporu czarnego rycerza, też ulepszone praktycznie na maksa, które mi chwilowo daje z jednym uderzeniem 618 punktów obrażeń. Dobra, także myślę, że już można doschodzić do tej cholernej bestii. Halamit, coś w tym stylu. Ale powiem wam, że nie będzie to łatwa walka. Moim zadaniem nie jest owo pokonanie typowo, choć o to głównie chodzi, pokonanie tego smoka, ale zdobycie specjalnej broni, którą uzyskacie, jeżeli spróbujecie odciąć mu ogon. To jest jedna z takich lepszych broni smoczych. Znaczy, jeżeli chodzi o zadawane obrażenie, nie jest taka typowo dobra, ale jeżeli chodzi o letkość, bo tu jest też, to jest strategia typowa, to jest action RPG Dark Souls, tu zależy, bardzo ważna jest ciężkość postaci, ciężkość broni, robienie typowych uników. Ja mam ogólnie taką zbroję czarnego rycerza, ona jest najlepsza ogólnie w moim ekwipunku chyba na ogień, ale nie robię szybkich uników, także sobie podaruję tą zbroję. No nic, koniec pieprzenia. Spróbujemy pokonać tego smoka i zdobyć właśnie owy miecz smoczy. Nie pamiętam, jak go się dokładnie nazywa. To będzie świetna rozgrzewka przed właśnie Dark Souls Remaster, gdzie takie walki z bossami to będzie na światu dziennym. Ogólnie nie muszę opowiadać nikomu, nawet kto nie gra Dark Soulsy, nie gra w gry. Ogólnie to zna Dark Souls jako ciężką grę, także uważaj na uniesienie. Podpowiedzi graczy. Radość na wprost. Radość to będzie, jak pokonamy smoka. No to zaraz wyjdzie nasz koleżka. O. Dziwne. Boż go nigdzie nie widzę. O, jest! Dobra.
Możesz ty gnoju, ale mi za... Oj, bo... A żem przyżalał teraz. Nie żyjesz. Pięknie, normalnie, zajebiście zacząłem. Nie spodziewałem się tego ataku. No nie wierzę, nie wierzę w to, co się przed chwilą stało. Dobra, może tak, może przygotuję sobie magię piromancji może do tej walki. Jezu, on już za pierwszym razem rozwalił. To mi się nie przyda. Użyję jakiejś cool typowo, a może powiem wam, wewnętrzna moc, jedna z najlepszych piromancji, która zwiększa nam moc, ale odbiera co parę sekund życie. Powiem wam, że musiało być coś za coś, bo jeżeli to by tylko zwiększało moc, to by była chyba za łatwo, a Darkshard nie może być za łatwy. Także użyłem ten piromacji przeciwko temu smokowi. Ja pierdolę, mnie załatwił. Ja wiedziałem, że jest taki moment, że on dzieje ogniem na ten, ale żeby on całą planszę rozpiżył. Pierdzielony śmieć. Dobra. No już widzicie, że walki tutaj z bossami nie należą do na łatwiejszej. Czasami jest jakiś drobny szczegół, który po prostu zadecyduje o waszej przegranej. Ja nie wiem, jakim cudem ja miałem to przeżyć. Spróbuję jakoś się uchronić przed tą skałą na prawo, ale ja próbowałem uciekać przed tym ogniem. Gówno to dało. No tutaj muszę uważać, bo to są jakieś psy. Dobra, jeden mam z głowy. 20 asystów powinno mi starczyć, tylko że to będzie gorsze, bo ja nie mam tylko zabić tego smoka, mam zdobyć broń z jego ogona. Także nie wiem, jak to, nie czytałem w ogóle opisu. Nie, nigdy nie opis... bo jest Dark Souls Wiki, taka strona opisująca świat gry. Ale ja nie czytam przed jakimikolwiek walkami z owymi przeciwnikami tego poradnika. Zawsze po. Chyba że czegoś nie wiem, no to sobie czytam, ale tak to staram się. Przed walkami to nigdy nie czytam tego opisu z Dark Souls Wiki. Dobra, zobaczymy sobie teraz, czy znowu będzie ten moment, że on mnie zabije. Bo ja to gdzieś tutaj powinienem duszę mieć. Tam miałem 23 tysiące. Tak jest, moi drodzy. Jeżeli zginiecie, to co to zdobycie, czyli owe dusze, które potrzebne wam są do ulepszania broni, czy pancerza, czy czegokolwiek, do kupowania również innych broni, to tracicie. Jeżeli do tego momentu zginiecie drugi raz, to tych dusz, tego asortymentu nie odzyskacie. Tam są. Muszę to szybko odzyskać. Dobra, jest. Jest ten palant. Jest, dobra. Cholerny świat. Co ja mam zrobić, żeby... żeby nie ginąć. Już jest ciekawy, już jest zajebiście się robi po prostu. Dobra, moi drodzy, widzimy się po cięciu, jak zorientuję się, co ja mam tutajkolwiek zrobić, bo nie robi się za wesoło. Nie wiem, kurczę, tu ludzie giną. Znowu tutaj są arena walk, powiem wam. Zwróćcie uwagę, że tu są plamy krwi, możecie zobaczyć, jak inni gracze giną. Ja już wczoraj zwróciłem uwagę, że tutaj wszyscy sobie arenę do walki zrobili. I napieprzają się w walkach typowo PvP. Ale dobra, to nie jest naszym tematem dzisiaj. Dobra, widzimy się po cięciu, jak zorientuję się, jak mam stoczyć walkę z tym smokiem, żeby on mnie nie zabijał. Okej, moi drodzy, przeczytałem sobie niestety w tej bibliotece, znaczy jak to się nazywa, Dark Souls Wiki, tak jest, że niestety muszę, żeby walczyć jakimkolwiek z tym smokiem, muszę poprosić o pomoc jednego z czterech rycerzy Lorda Gwina. Podejrzewam, chyba to jest też zabójca smoków, bo też w szeregach Lorda Gwina wśród tych czterech rycerzy był Ernestine, on też był zabójcą smoków. Ale chyba bardziej mi się wydaje, że Wyvern, bo jego zbroja była odporna na elektryczność. A te Wyverny typowo używają elektryczności. Ten smok używa chyba magicznego jakiegoś ognia, albo ognia, nie wiem. I tutaj właśnie jest jeden z rycerzy Lorda Gwina. Zwróćcie uwagę, że on ma właśnie łuk, chyba typowo służący mu do zabijania smoków. I właśnie jego mam poprosić o pomoc w zabiciu tego Calamere. Bo póki, jeżeli go nie poproszę o pomoc, to ten smok za każdym razem będzie mnie zabijał. Także porozmawiajmy z nim.
black dragon posing the duress? Niestety, stary. Yes. I've thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anor Londo dared not provoke him. As Anor Londo jest Ernestine właśnie. I see little good coming from this, but... Oni byli zabójcami smoku. To persevere to the bitter end. Z Anor... Właśnie z Anor Londo. Powiedział, że z Anor Londo. Właśnie z Anor Londo to była taka stolica Lorda Gwyna i tak stolica tych łowców smoków. I tam właśnie był dowódcą Ernest Tate i Smog, tylko że Smog był egzekutorem, a typowym za zabójstwa smoków odpowiadał Ernest Tate i oni się nawet nie podjęli walki z tym smokiem, to jest ciekawe. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee. Ja też cię stale lubię. Much for thy service to Artorias. Now, what? O, mam nadzieję, że tego nie zjebałem. Bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli to zjebałem, to nie będę mógł walczyć ze smokiem. Aczkolwiek, no musiałem go poprosić o pomoc, bo tak to walka ze Karamerem była typowo niemożliwa. Ja nie przeczytałem do końca tego, tej wiki, ja tylko przeczytałem, że trzeba poprosić go o pomoc. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Wow. Ne, dostał gnój. Mam nadzieję, że teraz toczę z nim walkę, a nie, że typowo zginął. On chyba nie będzie teraz mógł latać. Yes, a truer shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thy hands. A, dobra, będziemy z nim teraz walczyć. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Tak jest, kolego, wielki przyjacielu. Ogólnie możecie go zabić, żeby zdobyć jego zbroję, ale ja bym jednak nie proponował tego robić. No chyba, że naprawdę wszystko chcecie zdobyć, ja tam. Hello there. What of Calamite? He is an ancient dragon. Skyward or no. No właśnie, trudno będzie go pokonać. To jest jeden z cięższych przeciwników, moi drodzy. Dobra, wyjdź. Dobra, on będzie czekał na dobre wieści, jeżeli chodzi o walce z tym całym Calamerem. Dobra, już nie będę wam ciął odcinka, już będziemy zmierzać ku walce z tym ciężkim przeciwnikiem. To może być, wielu graczy właśnie uważa Calamere właśnie za jednego z najcięższych przeciwników. Tak samo wielu graczy uważa, że najcięższym przeciwnikiem był Artorias. No, każdy, jak mówię, no, tu ciężko ocenić, dlatego ten boss będzie najcięższy, dlatego ten będzie ciężki. Ale trzeba się utrzymać tej specyfikacji tej gry, że ta gra ogólnie jest ciężka i nieważne jakiegokolwiek bossa wybierzecie przeciwko sobie do walki, to i tak każdy będzie wam sprawiać problemy. Drobne bo drobne, większe bo większe, ale każdy. Także do tego się trzeba przyzwyczaić. Dobra, ja się sam nie mogę doczekać tej walki. Chciałbym, jak mówię, odciąć ogon temu gnojowi. Ale to nie będzie takie łatwe. Ojej, no nie w tą mańkę. Dobra, wracamy. Chciałbym właśnie odciąć ten jego ogon. To nie będzie łatwe zadanie, ale spróbujemy. I nie obiecuję, że nie zginę. Ja już myślałem, co za pierwszym razem, bo go pokonam, już zginąłem. Bo nie spodziewałem się, że cierpienie. No właśnie, tu już są podpowiedzi graczy. Założę się, że dotyczą smoka. Potrzebujesz czaruś. To będą to znowu te psy cholerne. Won mnie stąd. Że mi nabijałem krwawienie. Tutaj gdzieś będzie kolejny. Muszę uważać. Dobra, jest. I do widzenia panu. No faktycznie, jest mgła. A ja się zastanawiałem, czemu mgły nie było, jak pierwszy raz tutaj przyszedłem. Bo wiele właśnie podpowiedzi graczy
twierdziło, żebym uważał na mgłę, ale kurwa, gdzie ta mgła jest? Ale no właśnie o to chodziło, że musieliśmy pogadać z tym całym Gołgiem, czy jak mu tam jest. Zbliża się rozpacz. Uważaj na duży smok. Spróbuj olbrzym. Dobra, jedziemy z tym, moi drodzy. Wiemy, gdzie on jest, także potrzebujesz ogon. Tak jest, podpowiedź gracza odnośnie tego miecza. Jaszczurka na wprost. Tak wiem. Powodzenie. Dzięki wielkie. Zbliża się smutek. Smutek, no wie. Oj, Boże, poczekaj, poczekaj mi chwilę, ja się uleczę, żeby nie było niespodzianki. Dobra. Wybrałem sobie. A, muszę jeszcze. Nie! Oj, ja zawsze chcę coś wybrać, a wybieram co innego. Wziąłem właśnie sobie zieloną roślinkę, która mi typowo zwiększa energię. Energia to jest ten zielony pasek. Energia mam jest potrzebna do robienia uniku lub zadawania obrażeń. I wybrałem sobie jeszcze grzybki Elżbiety, które czasowo zwiększają regenerację życia. To też mi się przyda. No nic, ruszajmy na tą wielką, epicką walkę, jak to dla niektórych. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy to będzie tak łatwo jak z Arturiasem? Gdzie on jest? Chyba tam, jest! Dobra, jedziemy! Dobra, udało mi się uniknąć ciosu. Muszę mieć jego ogon. Shit! Dobra, uniknąłem w miarę. Dobra, udało się. Lecz się. Aj, jak mnie sieknął. Lecz się. Dobra. Ło, w samą porę. Myślałem, że zginę. Aj. 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 Dobra. O jest, zdążyłem się uleczyć, ale no to walka nie wygląda dobrze, bo chcę mieć ten miecz. Oj Boże, jak tak dalej pójdzie, to nie będę miał tak miło. Dobra, w miarę uniknąłem. Jest, dobra, udało się. Przynajmniej uderzyłem ten ogon. Wow. Leczę się. Dobra. Cholerny świat. Ciężki przeciwnik. O tutaj, kurwa, no ciężko go. Dobra, dobrze unikam jego ataku ogniowych, ale nie o to mi chodzi. Chcę mieć ten jego miecz. Znaczy miecz, który zdobędę po odcięciu ogona. Dobra, w miarę unikam tych ciosów. Na miarę mi to idzie. Kurczę, ale muszę mieć. Kurwa, nie trafię. O, teraz jest. Dobra, w miarę się udało. Aj, mnie pizgnęło. Dobra. A teraz już nie jedzie tak miło. Dobra, udało się ten ogon zdobyć. Lecz się. Cholerny świat. O, ucieknąłem z tego telekinezą. Bardzo ciężki, bardzo potężny jego atak to jest. Ładnie. Dobra. Fuck. Ale teraz zajebie równo. Dobra. Wow, zajebisty unik, dobra.
Kurczę, próbuję ten ogon cały czas. Zaraz ginę. Dobra, jest. Udało się. Naprawdę był ciężki moment. Kurwa, teraz nie mam nawet jak do tego ogona odciąć. Dobra. To było, nie było za fajne. Wow. Dobra. A wiedziałem, że mi sieknie. Dobra, to było mocne. Oj, 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 oj. Dobra. Do niego ataki. Takie wredne. On cały czas mi odskakuje, pajac. Jeszcze nie uderzył. Dobra. O, telekineza, ale się nie udało. Dobra, wezmę sobie grzytki Elżbiety. Cholerny świat. No ciężko jest, powiem wam. Dajesz ten ogon czy nie, gnoju? Tak to bym go już dwa razy... Już bym go 5 razy zabił. Dobra, ładny unik. Nie jest to ciężki, widzę, przeciwnik. Ale jeżeli chcecie ogon zdobyć, to już się robi problem. O Jezu, te twoje szarże mnie zaczynają drażnić. Dobra. Nie! Samoporę, dobry unik. Oj, oj, uciekajmy! Boże, mi nie trafił to w cud. Dobra, unik. Wiem, że ciężki jest moment, kiedy można zaatakować ten zasrany ogon. Tak, kurwa, jeszcze tym ogniem i tu ziej. Dobraś. Szybko, bo zginę zaraz. Dobra, udało się w miarę uniknąć tego ciosu. Nie atakuję go, bo naprawdę chcę mieć tę nogę. Ohoho, ten miecz. Ale no nie mogę go odciąć w ogóle. O, jest, dobra. A nie, miałem, ale... Aj, nie trafiłem, nie? Zginąłem. Wow. Co za walka. Zwróćcie uwagę, że już bym go 2 razy pokonał, gdyby nie to, że chcę ten miecz zdobyć, nie? Wow, co za pojedynek. Dobra, moi drodzy, ja sobie spróbuję wziąć jakąś duszę, ulepszyć sobie... znaczy, trzeba naprawiać ekwipunek. Weźmy sobie najmniejszą duszyczkę, dusza dumnego rycerza. Dobra, 2000, ja sobie spróbuję ulepszyć. Znaczy naprawić wyposażenie. Zwróćcie uwagę, nie mieć gnój napsuł. Ciężko, ciężko, powiem wam, będzie. Ciężko będzie wam, ciężko mi będzie odciąć ten ogon. Dobra, widzimy się po cięciu, jak jeszcze raz będę toczył z nim ten ciężki bój o ten miecz, bo to tylko o ten miecz się rozchodzi. Moi drodzy, idziemy z drugim starciem. Jak mówię, gdyby nie ten cholerny miecz, który chcę zdobyć, to po prostu bym go zabił już chyba za pierwszym razem. Zwróćcie uwagę, nie miałem momentu, żeby go zaatakować. Ale nie, bo mi się mieczem zachciało. Ale naprawdę to jest dobry miecz, chciałbym zobaczyć. Zwłaszcza, że mam dużo łusek smoka, to tutaj w Dark Soulsach ulepsza właśnie typowe oręż broni smoczych. Są tytanity typowe do ulepszania broni, a smocze łuski są potrzebne do ulepszania smoczych broni. Dobra, jeszcze raz. Jest ten smród tutaj. A on mnie denerwuje. Już mi, ile mi sieknął teraz. Dobra, jestem pod nim. Dobra, muszę szybko
go się uleczy, bo to dobrze nie wygląda. Aj! Dobra, o, jest! Jest! No nie wierzę, że nie trafiłeś w ogon. Dobra, teraz jakoś... Kurwa, telekinezą mnie złapał. Ej, to jest potężny atak. Dobra. Dobra, ja idę duszę zebrać. Pierdzielę to. Dobra, odzyskane, lecz się. Nie wiem, czy ten kretyn wie, gdzie ja jestem w ogóle. Dobra, jest. Unik! Pięknie! Dawaj ogon, gnoju! Nie tak miałeś mi dać ten ogon! Dobra. Znowu. Nie, teraz je ogniem, dobra. Udało mi się uniknąć, to całkiem nieźle. Dobra, obchodzę go teraz. Nic mi nie robi na razie. No teraz mi gnój zrobił, ale się popisał. Dobra, udało mi się uniknąć. Jestem za nim, dawaj ogon. Nie mordę. O, oj, oj, oj. Dobra, dzieje ogniem, ale w miarę uniknąłem tego ciosu. Kurwa. Jak ciężko zdobyć ten miecz. To szok. O nie! Shit! Jeszcze? Chyba szybko się leczy. O, ale mnie załatwi teraz i to równo. Dobra, nie, jakimś cudem. Kurwa, muszę się stąd szybko ewakuować, bo mnie dojedzie. Wow, o mały most bym zginął. Dobra. He, pajacu. Nie udało ci się coś trafić. Kurwa. Dobra. Cholerny świat. Dobra. Ja się przy okazji uleczę. O Jezu, jak to jest upierdliwe gnojostwo to... Yeah! On widzę, lubi sobie dwa razy posiać ogniem. By coś zechlał niezdrowego. Nie, wypierdala mi z tym ogniem gnoju. Ja jak się wkurwił, nie? Masz, śmieciu, mnie zaczynasz denerwować. Jaką furię wpadł? Dobra, teraz mi się udało uniknąć. Masz za swoje, pajacu. Dobra. Dobra, masz. Dobra, oj, oj, oj. Telekineza, kurwa, złapał mnie. Jest upierdliwy gnój, jest, trzeba mu to przyznać. A, jestem tutaj, nie trafiłeś. Teraz to trafiłeś. Dobra, znowu. Chyba te jego ogniste ataki. On jest. Dobra, tutaj. Fuck. Jest ogon. Ej, prawie. Aj, mi sieknął. Oj, 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 oj.
To jest potężny atak. Dobra, w miarę uniknąłem tego ciosu. Dobra, dawaj ogon. Jest. Dobra, ładnie. O Jezus, ten telekinez już zaczyna już drażnić. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Uniknąłem tego ciosu ognia, jest najbardziej niebezpieczny z jego wszystkich ataków. Ale mi zarąbał życia. No jeszcze się mi nie pozwolił leczyć, nie? Dobra, udało mi się w miarę uniknąć tego ognistego ataku. Masz za swoje, śmieciu. Bo jakąś furię chyba wpadł. Dobra, ale nic na razie nie robię, jak dobrze unikam ciosów. Cholerny świat. Dobra. Dajesz ogon czy nie? Muszę się uleczyć, bo już mam mało życia. Jezus. Dobra. Zajebisty unik pod smokiem. Dajesz ten ogon Gonowi czy nie? Jest tylko jeden moment, żeby odciąć mu ten ogon. Co zauważyłem. A on nie lubi tak za bardzo na ziemi przysiadywać sobie. I znowu mnie złapał, jak mnie ta telekineza drażni. Dobra, jeszcze raz. Dawaj ogon, pajacu. Ja pierdziele, zginąłem. Dobra, moi drodzy, widzimy się po cięciu, jak już będę bliski po prostu odcięcia tego ogonu, bo po prostu nie wiem, czy jestem w stanie to po prostu zrobić. Także widzimy się po cięciu, jak odetnę ten ogon, to zobaczycie na nagraniu.